co głowa, to rozum, to co rozum, to głowa i woda sodowa, i woda sodowa. I chyba ta woda sodowa Pawłowi Kukizowi uderzyła do głowy mocno. Zresztą w tym artykule Gazety Wyborczej podano nawet termin tego uderzenia sodówki. Już maj, jeszcze przed wynikami wyborów prezydenckich, kiedy sondaże wystrzeliły. No, cytat wybitny z polskiej literatury pasuje. Miałeś chamie złoty róg, ostał ci się jeno sznur. Paweł Kukiz wystąpił przeciwko wszystkim i za chwilę wystąpi przeciwko sobie. Tak, i chyba tak to się skończy. To ciekawe, że pobije rekord Janusza Palikota. Skończy się szybciej, zanim się jeszcze zaczął. Ale kilka dni temu zrobiłam skan takiego pisma, które zostało wystosowane przez współpracowników Pawła Kukiza z kampanii prezydenckiej Zmieleni.pl z Białegostoku. I kiedy Paweł Kukiz ogłosił tę listę 16 pełnomocników, chociaż on ich nazywał rzecznikami, to napisali tak: chcieliśmy bardzo gorąco pogratulować koledze Romualdowi Bielewiczowi bycia reprezentantem ruchu Kukiza na województwo podlaskie. Wprawdzie nie mieliśmy okazji go poznać, kiedy powstawał ruch Zmielonych.pl. Nie spotkaliśmy się przy zbieraniu podpisów pod kandydaturą Pawła, ani również nie widzieliśmy jego wytężonej pracy przy kampanii prezydenckiej. Komitetów referendalnych nie zakładał, ani nie podróżował z nami przez 10 godzin do Lublina, aby się tam na miejscu dowiedzieć, że się niczego nie dowiemy. Ale pozostaje nam wiara, że bliska znajomość z lodowskim Miłoszem, to taki nieformalny rzecznik Pawła Kukiza, wyjaśniam, stanowi najlepszą rekomendację do tego, by być liderem ruchu Pawła Kukiza w naszym województwie. Rozgoryczenie. To bardzo piękne. Duże przebija z tego wpisu na Facebooku i to chyba najlepsze podsumowanie tego, co z ruchem Pawła Kukiza teraz się właśnie dzieje.